Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie To Warto Wiedzieć, eksperci PAFERE. Witam Bogdana Markowskiego. Dzień dobry. Tytuł jest taki dziwny. Helikoptermany. Forsa z helikoptera. O czym będziemy rozmawiali? Tak, chciałem dzisiaj pokazać Państwu realizację prowadzoną przez Centralny Port Komunikacyjny. Jest to kilka związanych ze sobą inwestycji. I chciałbym właśnie zobrazować, w jaki sposób wydawane są czy będą publiczne pieniądze. Moim zdaniem te pieniądze, którymi dysponuje czy będzie dysponował Centralny Port Komunikacyjny, można wydać znacznie bardziej efektywnie i chciałbym na tym się skoncentrować, bo obecnie toczy się kilka przetargów ogłoszonych przez Centralny Port Komunikacyjny, do których osobiście mam wiele zastrzeżeń, zresztą nie tylko ja, ale ludzie, którzy zajmują się szeroko pojętą dziedziną transportu i infrastruktury w Polsce. No i właśnie ten mój pokaz slajdów czy prezentacji zobrazuje Państwu, w jaki sposób planowane jest wydawanie publicznych pieniędzy. Może mi się wydaje, że słuchaj, tak odczuwam, że to jest na tej samej zasadzie wydawanie publicznych pieniędzy, jak było przy remoncie krążownika Moskwa, gdzie zgłosiło się kilkanaście firm, a oczywiście wygrała ta, która się zgłosiła ostatnia i która była mało, no, nikomu nieznana w ogóle. Ona przeprowadziła ten remont tego krążownika i wiemy, czym to się wszystko zakończyło. Także czy idę w dobrym kierunku? Tak jest. Znaczy pośrednio. Tutaj jest bardziej takie niegospodarne wydawanie pieniędzy, nie liczenie się z pieniędzmi, dyskredytowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw i stawianie na duże międzynarodowe tak naprawdę korporacje, więc to jest taki efekt. No i co za tym idzie, znacznie większe koszty realizacji planowanych inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Więc Janku, jeżeli pozwolisz, ja bym przełączył się na prezentację, na której bym pokazał po kolei, czym jest Centralny Port Komunikacyjny i jak zamierzają decydenci realizować to przedsięwzięcie. Ekran jest twój, działaj. Zacznę mój wykład od sparafrazowania powiedzenia Thomasa Jeffersona. Przewiduję szczęśliwą przyszłość Polakom, jeśli będą mogli zapobiec marnowaniu ludzkiej pracy przez rząd pod pretekstem opieki nad nimi. Zanim przejdę do tego, w jaki sposób wydawane są pieniądze na Centralny Port Komunikacyjny, chciałbym Państwu najpierw opowiedzieć, co to jest centralne CPK. Ponieważ w mediach głównego nurtu przedstawiane są dość mylne informacje o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przedstawiane są w sposób propagandowy i pokazywane jest głównie budowa lotniska, co tak naprawdę nie jest do końca prawdą, ponieważ budowa lotniska stanowi zaledwie 30% całej inwestycji. Jakie idee przyświecają Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu? Na marginesie muszę powiedzieć, że osobiście jestem bardzo za tą ideą, która przyświeca budowie takiego centralnego węzła komunikacyjnego, bo tak go powinniśmy nazywać. I ta mapka prezentowana obecnie na monitorze pokazuje ideę właśnie, jaka przyświeca budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. A tą ideą jest to, żeby z każdego miejsca w Polsce dojechać maksymalnie w ciągu 3 godzin do centrum Polski. Żeby to uzyskać, należy właśnie wybudować nowe linie kolejowe, nowe drogi, część z nich zmodernizować, no i w ramach tego zbudować również lotnisko. Ta mapka pokazuje właśnie na kolorem zielonym strefy, które będą umożliwiały dojazd do centrum Polski w ciągu 1,5 godziny, na żółto pokazano strefy, które będą umożliwiały dojazd do Polski właśnie w ciągu maksymalnie 3 godzin. I to jest tak pomyślane, żeby wszystkie duże
polskie aglomeracje były połączone jedną spójną siecią komunikacyjną. I co wchodzi w skład tej sieci komunikacyjnej? Co w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie budowane lub modernizowane? Jedną z tych części jest modernizacja i budowa nowych połączeń kolejowych, zwykłej kolei, która będzie poruszała się z prędkością do 200 km, maksymalnie do 250 km na linii centralnej magistraży kolejowej, która biegnie od Warszawy do Opoczna, Katowic i dalej do Jastrzębia-Zdrój. Kolejną częścią, która ma być wybudowana w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest sieć szybkich kolei poruszających się z prędkością 350 km na godzinę. Jest to tak zwany Y, pokazane tutaj czerwoną linią. Jest to połączenie między właśnie Warszawą, Łodzią, Kaliszem i tutaj linia szybkiej kolei rozgałęzia się do Poznania i Wrocławia. Właśnie to ten element będzie umożliwiał podróż do centrum Polski w ciągu 1,5 godziny. Kolejnym takim elementem, który jest planowany w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest rozbudowa sieci dróg ekspresowych i autostrad związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. I w skład tego wchodzi duża obwodnica aglomeracyjna Warszawy oraz idąca na ukos droga ekspresowa S10, która łączy właśnie aglomeracyjną obwodnicę Warszawy z miastem Toruń, a dalej ma być ta droga prowadzona do Szczecina. Dlaczego wybór właśnie padł na tą drogę ekspresową S10? Ponieważ ona, biegnąc w tym korytarzu, przecina główne szlaki północ-południe biegnące przez Polskę. I tutaj będzie ona w pierwszej kolejności łączyła się z autostradą A1, a w dalszej kolejności będzie łączyła się z drogą ekspresową S5 i S3 z obwodnicą Szczecina. Po kolei zobaczycie Państwo, jak układają się właśnie drogi ekspresowe i autostrady budowane właśnie w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tak, dla Warszawy ta część północna i zachodnia obwodnicy aglomeracyjnej Warszawy to jest autostrada A50 i ona tutaj biegnie od Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Wyszogród, Serock i dochodzi do A2 w miejscowości Mińsk Mazowiecki. Natomiast część południowa biegnie od Centralnego Portu Komunikacyjnego, biegnie przez Górę Kalwarię i dochodzi do Mińska Mazowieckiego od strony wschodniej Warszawy. Kolejny slajd pokazuje właśnie najbardziej rozreklamowaną część budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest lotnisko i port komunikacyjny Solidarność. Koszt budowy samego lotniska przewiduje się na około 35 miliardów. Ten slajd zbiera koszty budowy wszystkich tych elementów, które w sumie dają koszt budowy wszystkich tych sieci dróg, kolei i lotniska na łączną sumę około 170 miliardów. Patrząc na to, jak w tej chwili kształtują się ceny i na to, że mamy szalejącą inflację, ta cena może zdecydowanie wzrosnąć. I teraz przejdziemy do właśnie momentu na to, jak realizowana jest ta cała inwestycja. Jak niegospodarny sposób przewidywane jest wydawanie środków. Poza tym te olbrzymie środki, które mają być przeznaczone na budowę właśnie sieci dróg, kolei, budowę lotniska, są tak planowane w wydatkach, że nie wzmacniają polskiej gospodarki, nie wzmacniają polskich firm, a tak naprawdę są nastawione na wielkie międzynarodowe korporacje. Ja tutaj pokażę przykład realizowanego obecnie przetargu na
zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w tym studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, inwentaryzacja przyrodnicza, koncepcja programowa przestrzenna oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Już na wstępie chcę właśnie zwrócić uwagę, że jest to umowa ramowa. W ogóle CPK ogłasza większość swoich przetargów w postaci umów ramowych. Jest to do tej pory niespotykany sposób ogłaszania przetargów na tak dużą skalę. Jest to oddawanie bardzo dużych części rynku wybranym podmiotom. Już samo to daje do myślenia i pokazuje, że koszty znacznie wzrosną takiej inwestycji. W ramach tego przetargu ma być wykonane studium środowiskowe dla 1600 km linii kolejowych. Tutaj mamy wymienione te linie kolejowe. I tak, jak to jest w praktyce realizowane? Jak właśnie odpowiednimi zapisami można tak naprawdę wykluczyć wiele polskich firm, ograniczyć dostęp do tego rynku? Tutaj akurat mamy przetarg na rynek projektowy. Za chwilę będą ogłaszane przetargi również, z tego co wiem, w formule umowy ramowej na wykonawstwo. I w jaki sposób ogranicza się właśnie dostęp do tego rynku? Odpowiednimi zapisami i wymaganiami w postaci referencji. Tak zwane firma, która startuje do przetargu, musi wykazać się referencjami, jakie posiada właśnie ta firma, i musi zebrać odpowiedni zespół projektowy, który posiada również odpowiednie wymagane referencje. I teraz, jeżeli te referencje zapiszemy, czy wymagania dla tych referencji zapiszemy w taki restrykcyjny sposób, można powiedzieć w pewien sposób podstępny, to wyeliminujemy bardzo dużo firm, szczególnie są to firmy średnie i małe, ale również duże polskie firmy nie mają możliwości startu do tego typu przetargu. I zwrócę tutaj na subtelne zapisy, jakie są na przykład w specyfikacji istotnych warunków zamówienia CPK. Jednym z nich jest, że w ciągu ostatnich 5 lat, czyli tutaj mamy 5 lat ograniczenia już, firma, która chce, czy która chce się wykazać jakimś doświadczeniem, musi je zdobyć w ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie opracował minimum jedną dokumentację wstępną dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o zakładanej tam prędkości 160 km, długości przynajmniej 30 km, minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem inżynierskim, oraz zakładanym obciążeniem ruchu minimum 10 par pociągów na dobę. Chciałem Państwu powiedzieć, że jest to dość duże wymaganie jak dla projektu zrealizowanego w ciągu ostatnich 5 lat. Do tego jeszcze firma musi spełnić kolejne wymagania. W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie opracował minimum jedną dokumentację stanowiącą raport o oddziaływaniu na środowisko lub raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla linii kolejowych lub dla drogi klasy co najmniej GP o długości minimum, czyli firma, która startuje, musi spełnić te dwa wymagania równolegle. Kolejnym wymaganiem, jakie ogranicza dostęp do tego przetargu, jest ilość ekspertów wymaganych przez Centralny Port Komunikacyjny. Jest to wręcz niespotykana ilość specjalistów o dużych wymaganiach i teraz praktycznie żadna firma, nawet duża, nie posiada wszystkich tych specjalistów, więc musi łączyć się albo w konsorcja, albo musi wzmacniać się użyczonymi referencjami przez zewnętrzne podmioty. Tak naprawdę nie wiadomo, czemu ma to służyć, ponieważ konsorcja trudniej się prowadzi, trudniej się zarządza takim konsorcjum. Często są konflikty między partnerami konsorcjum i tak naprawdę eliminuje się z rynku małe i średnie firmy. One będą w tych przetargach pełniły rolę podwykonawców, a wiemy, jaka jest rola podwykonawców w Polsce, gdzie wymiar sprawiedliwości praktycznie nie funkcjonuje, można im nie płacić i przerzucać na nich wszystkie ryzyka, wszystkie obowiązki.
W kolejnym slajdzie pokażę Państwu, jak kształtują się zapisy na poszczególnych specjalistów, gdzie również oprócz tego, że ogranicza się dostęp do tego rynku projektowego, to także preferuje się niektóre grupy zawodowe, dając im, można powiedzieć, wyłączność, dając im monopol na projektowanie tych właśnie projektów związanych z liniami kolejowymi, a no jest to niebagatela, bo to jest 1600 kilometrów, to jest olbrzymi rynek oddany czy ograniczony w jednym przetargu. I tak, na przykład wymaga się tutaj do zarządzania tym kontraktem specjalistę, który będzie posiadał certyfikat metodyki zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Foundation lub PMP lub IMPA Delta lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami lub MBA. Muszę powiedzieć, że ten wymóg do tej pory jest pierwszy raz przeze mnie zauważony w jakimkolwiek przetargu. Ani Generalna Dyrekcja, ani PKP nie stawia wymogów, że taki kontrakt musi być prowadzony przez specjalnego menadżera, bo najczęściej takie kontrakty, duże kontrakty prowadzone są przez ludzi z dużym doświadczeniem, które są w firmach projektowych, które na co dzień mają doświadczenie z takimi tematami. Poza tym, żeby prowadzić temat projektowy, trzeba mieć wiedzę techniczną. Najczęściej ludzie, którzy są po MBA czy kończą jakieś kursy zarządzania, niekoniecznie mają doświadczenie techniczne związane z przedmiotem realizacji. Kolejnym takim właśnie kuriozalnym zapisem, który ogranicza dostęp do tego rynku i który tak naprawdę bardzo podnosi wartość tych specjalistów, to jest specjalista w zakresie BIM. Co to jest BIM? BIM jest w ogóle nową dziedziną rozwijającą się w budownictwie, polegającą na modelowaniu czy infrastruktury transportowej, czy budynków za pomocą modeli 3D, które niosą za sobą informacje. Jest to tak zwany Building Information Modeling. I do tej pory na taką skalę nie był stosowany w ogóle w projektach transportowych, ponieważ on się do końca nie sprawdzał, nie ma takiej praktyki. Wprowadzenie tutaj osoby, która nie jest kluczowa do projektowania tej inwestycji, jest naprawdę bardzo dużym ograniczeniem rynku, ponieważ specjalistów w zakresie BIM jest niewiele w Polsce, więc w tej chwili przy tak dużych kontraktach będą oni bardzo poszukiwani i rozchwytywani przez firmy, które chcą się dostać do tego elitarnego grona, które będzie projektowało te 1600 kilometrów linii kolejowych. Kolejnym na przykład takim wymaganiem, też takim w pewien sposób na wyrost, jest wymaganie eksperta do spraw obiektów budowlanych na terenach pływów górniczych. Trzeba zaznaczyć, że planowane do budowy linie kolejowe, planowane do modernizacji linii kolejowe w większości nie przebiegają na terenach kolejowych, na terenach podlegających wpływom górniczym. Zwykle te tereny podlegające wpływom górniczym mieszczą się na Śląsku i tylko część linii kolejowych będzie potrzebowała takich specjalistów, a ten wymóg powoduje, że wszyscy, którzy startują tutaj w ramach tego przetargu, muszą wykazać się takim specjalistą, żeby podnieść szansę wygrania i dostania się do elitarnego grona firm, które będą projektowały właśnie linie kolejowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. I jeszcze na co należy zwrócić uwagę, zarówno dla specjalisty w zakresie BIM, jak i dla specjalisty w zakresie obiektów budowlanych na terenach pływów górniczych, jest ograniczenie czasowe, czyli to doświadczenie musi zostać zdobyte w ostatnich 5 lat, nie 10, nie 15, czyli jeżeli ktoś robił podobne tematy później niż 5 lat, 10 lat temu, już nie kwalifikuje się do Centralnego Portu Komunikacyjnego, co jest też kuriozalnym i dużym ograniczeniem do rynku, na których można znaleźć takie osoby. I
Kolejnym ograniczeniem, już takim bardziej kosztowym właśnie dla polskich małych, średnich i nawet dużych firm jest ograniczenie gwarancji należytego wykonania. Firmy, które będą chciały projektować właśnie te 1600 kilometrów linii kolejowych, będą musiały i zostaną wybrane do tego elitarnego grona projektantów w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, muszą wnieść gwarancję należytego wykonania i będzie ona wynosiła 10%. Więc jeżeli całość inwestycji jest prognozowana 900 milionów, no to firmy będą w sumie musiały złożyć około 90 milionów gwarancji należytego wykonania. Jest to o tyle wysoki próg, ponieważ właśnie ze względu na poszerzenie dostępu do usług projektowych polskim firmom, w ostatnich zmianach PZP zmniejszono ten próg do 5%, a tutaj właśnie CPK stosuje wyższy próg, który jeszcze bardziej ogranicza dostęp do rynku projektowego polskim firmom. I teraz, żeby moje słowa nie były w pewien sposób gołosłowne, bo część osób tłumaczy się, że no, to jest tak duża inwestycja, że ona musi zostać wykonana szybko, no i jak to inaczej zrobić? Ja chciałem powiedzieć, że wiemy, jak to zrobić i są metody bardzo dobrze sprawdzone i wypracowane już przez 20 lat budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. I wszystkie standardy i sposób, w jaki przeprowadza się takie przetargi, ma rozpracowane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Te procedury powstawały przez 20 lat od rozpoczęcia właśnie programu budowy dróg ekspresowych i autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dopracowała procedury wyłaniania firm, prowadzenia takich kontraktów i one są sprawdzone. Niezrozumiała jest decyzja Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlaczego on testuje nowy sposób wyłaniania takich firm, czyli budowania takich form umów ramowych, które właśnie zawłaszczają rynek, oddają go w zarząd tylko kilku firm. Jest to niezrozumiałe i niespotykane nawet w skali świata, tym bardziej, że procedury wypracowane przez GDDK i A są na tyle dobre, że zostały nawet docenione przez inne kraje w Unii Europejskiej, ponieważ okazało się, że Polska buduje najszybciej swoje drogi ekspresowe i autostrady. Jak należy to wykonać? Proszę zwrócić uwagę, że równocześnie toczy się obecnie też postępowanie na wyłonienie projektantów, też na podobny zakres, czyli to studium środowiskowe z koncepcją programową na część obwodnicy aglomeracyjnej Warszawy, no A50, o której mówiłem na poprzednim slajdzie. I to jest odcinek około 50 km. I tutaj Generalna Dyrekcja postawiła tak wymagania, że spełnia je wiele polskich firm, może nie najmniejszych, ale tych właśnie średnich, większych, które mają już doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu takich inwestycji liniowych. I tutaj wymaganie jest zaledwie 5 specjalistów, a przypomnę, że w Centralnym Porcie Komunikacyjnym CPK wymaga aż 60 specjalistów. Więc no widzimy, że po prostu tam jest bardzo duże ograniczenie dostępu do rynku projektowego i wymaganie postawione w zakresie referencji firmy jest też znacznie niższe. Generalna Dyrekcja przyjęła taki standard, że jeżeli wymaga firmę, która będzie projektowała drogę klasy S, to wymagania są dla drogi o klasy o jeden stopień mniejsze, czyli w tym przypadku GP, czyli główna przyspieszona, czyli trasa drogowa główna przyspieszona. Daje to możliwość jak gdyby awansu firmom, które już mają jakieś doświadczenie na wyższy poziom referencji. No tutaj mamy pokazany na filmiku, na zdjęciu, na mapce właśnie przebieg tej planowanej drogi ekspresowej, dla której przetarg ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
I teraz chciałem zobaczyć i uwidocznić Państwu, jakie są różnice w wynikach cen i firm, jakie startują właśnie do przetargów i jakim umożliwia się właśnie udział w projektowaniu, udział w części rynku, przecież olbrzymim zakresie i finansowym, i technicznym. Trzeba powiedzieć, że jest to duża szansa dla polskich firm właśnie, żeby mogły się rozwinąć, żeby miały nowe doświadczenia i żeby, kiedy skończy się ten boom budowlany w Polsce na budowę właśnie czy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy na inne sieci dróg czy kolei, mogły one później ekspandować na inne kraje, chociażby na w przyszłości może na Ukrainę. I teraz proszę zobaczyć. Bo niedawno było otwarcie ofert firm projektowych dla tych 50 kilometrów drogi dla autostrady A2 będącej częścią aglomeracji, obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Proszę zobaczyć, większość firm to są firmy polskie, które mogły samodzielnie wystartować do tego przetargu i złożyć ofertę. I oferty były bardzo racjonalne, na bardzo dobrym poziomie cenowym i firmy są tak naprawdę też już z dużym doświadczeniem. A zaraz zobaczymy, jak wyłania firmy CPK i jakie konsorcje, jakie firmy składają oferty dla CPK. Tu jest tylko porównanie orientacyjnych oczywiście kosztów, jakie są właśnie przewidziane dla budowy linii kolejowych w przeliczeniu na kilometr. I tak, jeżeli przyjmiemy, że CPK w tym postępowaniu, o którym wcześniej mówiłem, przyjęło 900 milionów złotych za 1600 kilometrów linii kolejowej, to wyjdzie nam, że średnio kilometr linii kolejowej projekt będzie kosztował 560 tysięcy. Natomiast generalnej dyrekcji najkorzystniejsza oferta kształtowała się na poziomie 200 tysięcy, a maksymalna na poziomie 400 tysięcy. I tutaj jaki mamy właśnie atut tej procedury zastosowanej przez Generalną Dyrekcję, to jest to, że mamy dużą konkurencyjność i dostęp do zamówienia polskich firm. Poza tym te prace projektowe rozłożone są na kilka lat, że nie odcina się na przyszłość dostępu wielu polskich firm do projektowania w przyszłości, a taka umowa ramowa zamyka taki dostęp na przyszłość. A tutaj chciałem Państwu pokazać rozstrzygnięty przetarg ostatnio przez CPK, gdzie wybrano firmy właśnie w takiej ramowym postępowaniu, zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tutaj w tym przetargu CPK przewidziało aż 7 miliardów złotych na zaprojektowanie około 1600 kilometrów linii kolejowych. I wymagania były tak kosmiczne, że żadna pojedyncza firma nie miała szans dostania się do tego elitarnego grona. Został ograniczony rynek i tak naprawdę oddany 11 konsorcjów. I proszę zobaczyć, że owszem, występują tutaj pojedyncze polskie firmy, ale żadna z nich nie była w stanie występować samodzielnie. Tu musiały stworzyć duże konsorcja, które mają to realizować. I na pewno nie jest to zaleta, jest to bardzo znaczne podniesienie kosztów wykonania tej dokumentacji. Te firmy, które dostały się do tego elitarnego grona, w żaden sposób nie mają motywacji do tego, żeby obniżać koszty projektowania. Wprost przeciwnie, one, jeżeli dobrze to, można powiedzieć, rozegrają, to każda podzieli się bardzo dużą częścią tortu, wykona mniejszą liczbę projektów, a będzie mogła otrzymać te same pieniądze. Jest to swoisty helikopter money właśnie robiony przy okazji budowy olbrzymiej inwestycji, jakiej jest Centralny Port Komunikacyjny i związane z nią
szeroko rozumiana infrastruktura kolejowa. A trzeba przypomnieć to, że centralny port komunikacyjny jest tak naprawdę finansowany z długu. Jest on finansowany z emisji obligacji Skarbu Państwa, no i te pieniądze pozyskane, czyli obligacje Skarbu Państwa albo wykupią zagraniczne podmioty, albo wykupi je Centralny Bank Polski, albo jakaś inna instytucja, która będzie przez rząd skierowana do tego, żeby skupić ten dług, więc decydenci, którzy ogłaszają przetargi, nie czują tak naprawdę ciężaru pozyskania tych pieniędzy, stąd takie swobodne decyzje o wydatkowaniu ich w bliżej nieokreślony sposób, niesprawdzony w polskich warunkach. To zdjęcie chyba najlepiej pokazuje, jak właśnie wydaje się pieniądze w tej chwili drukowane na potęgę przez Centralny Polski Bank, przez NBP. Na koniec chciałbym przytoczyć tutaj dwa powiedzenia Miltona Friedmana. Jedno z nich to: Polska nie musi, nie powinna stosować żadnych zachęt i przywilejów dla zagranicznych inwestorów. Stwórzcie dobre warunki dla własnych przedsiębiorstw, to ci pierwsi sami przybiegną. Drugie powiedzenie: Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne jak Polska. Bardzo ci dziękuję za tą prezentację, świetnie wyszło. Myślę, że ona bardzo dobrze koresponduje z wywiadem, którego udzielił nam Artur Dziambor, 1 maja został opublikowany. No, model jest bardzo prosty, po prostu rządzący bez skrupułów, stosując różnego rodzaju kruczki, a to niby opiekę właśnie nad społeczeństwem, a to niby budowanie jakichś tam autostrad. No widać, jeżeli mamy dobrą firmę centralną, tą odbudowy autostrad, i oni robią od 200 do 400 milionów, tak, za kilometr, a tutaj nowa wchodzi jakaś firma i ona od razu z góry zakłada, że to będzie 560, także widać różnicę. Bardzo ci dziękuję za ten materiał. Myślę, że będziemy jeszcze nawiązywali, będziemy to kontynuowali.